Czym się zajmujesz? Zajmuję się antropologią technologii. Badam kulturowe relacje między człowiekiem a światem techniki, między nami a urządzeniami. To dziś bardzo ważny temat, ponieważ rozbudowa środowiska elektronicznego, wirtualizacja rzeczywistości, algorytmizacja zmieniają nas i zmieniają naturę naszych społeczności. Czym jest dla Ciebie cyberprzestrzeń? Fascynuje mnie świat i człowiek wirtualny. Badam internet jako narzędzie komunikowania, traktując cyberprzestrzeń jako miejsce wyłaniania się nowych idei, miejsce budowy społeczności i miejsce tworzenia naszych tożsamości, jak również przestrzeń ich obrony. Co jeszcze badasz? Badam media społecznościowe, jak ich używamy, jak nasze narzędzia wpływają na to, jak widzimy siebie, jak rozumiemy siebie i innych. Kolejnym ważnym bardzo dla mnie tematem są społeczne konsekwencje sztucznej inteligencji. Analizuję, jak funkcjonujemy w świecie inteligentnych programów, syntetycznych mediów, botów i robotów, jakie mamy o nich wyobrażenia, w jakie relacje z nimi wchodzimy, jak one wpływają na nas. Co jeszcze robi antropolog technologii? Antropolog technologii ma do wykonania bardzo ważną pracę. Pośredniczy między projektami technonaukowymi a opinią publiczną. Innymi słowy, tłumaczy ludziom, jak technologia zmienia ich życie. Kto korzysta z umiejętności i wiedzy antropologów technologii? Firmom zależy na współpracy z antropologami technologii, ponieważ przybliżają sposób, w jaki ludzie użytkują technologię. Z drugiej strony, zależy nam na tym, aby antropolog badał, jak dysponenci, jak właściciele technologii traktują nas, użytkowników. Z jednej strony w takim razie będziemy starać się ulepszać usługi rynkowe, z drugiej strony chronić przed negatywnymi konsekwencjami technologii. Dlaczego warto interesować się antropologią technologii? Antropologia technologii jest fascynująca. To zawód przyszłości, jak widzicie, bardzo potrzebny. Dołącz do nas i badaj cyberprzestrzeń, odkrywaj technokulturę i przyjrzyj się społecznym konsekwencjom sztucznej inteligencji. Zapraszam do studiowania na kierunku etnologia, antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim. Do zobaczenia.